Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy z super rzeczami oczywiście. Z rzeczami dla mnie, z rzeczami do sklepu. Dzisiaj będą przede wszystkim świetne buty, które kupiłam bardzo niedawno właśnie z myślą o sklepie, ale będą też jedne buty, które zatrzymałam sobie. Więc zapraszam już teraz na stylówki i na zakupy. I oczywiście kochani, bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału i o polubienie filmiku, bo to jest bardzo ważne dla uzyskania większych zasięgów, żeby ten kanał mogło oglądać więcej osób, to jesteście potrzebni i Wasza pomoc. Dziękuję serdecznie i przechodzimy dalej. No i przechodzimy do zakupów. Moi drodzy, dzisiaj zaczniemy od rzeczy, od ubrań, a przejdziemy później do butów. Słuchajcie, zacznę od rzeczy, które kupiłam z myślą o sklepie. Mam przepiękną sukienkę. No niektóre, że niestety niektóre z tych rzeczy były kupione na nowym towarze, więc troszeczkę kosztowały, ale wybrałam tylko takie, które są naprawdę powalające według mnie. Sukienka XSS, oczywiście to jest sukienka wieczorowa, więc już to jest, zaczyna być taka mała zapowiedź rzeczy sylwestrowo-świątecznych. Zobaczcie, jaka przepiękna jest ta sukienka. Czarna z falbanami ze srebrną nitką. Może być na Wigilię, może być na Sylwestra. W zasadzie, słuchajcie, na każdą okazję taką odświętną. No ale właśnie bardziej jest to sukienka jednak wieczorowa. Oczywiście ta sukienka, jak wiecie, tego typu materiały właściwie zawsze są sztuczne. No więc niestety, no tutaj z sukienkami wieczorowymi to będzie tak pół na pół. Będą trochę naturalne, ale będą też sukienki z materiałów sztucznych, bo po prostu często tego typu kreacje, które nosimy jednorazowo albo tylko w kilka dni w roku są sztuczne. Także już tutaj się nie czepiam tych składów, bo wiecie, to się wkłada tam raz na okazję i nie musimy mieć cały czas styczności z tymi sztucznymi rzeczami. Kochani, 5% włókno metaliczne i 96% elastan, no i jest reszta z nylonu zrobiona. Ale jest przepiękna, mam nadzieję, że uda mi się zrobić w niej stylówkę, że się w nią wcisnę, bo to jest jednak malutka sukienka i ona jest moim zdaniem na troszeczkę niższą osobę. Czyli to jest właśnie taka maxi sukienka na mini osobę. Oczywiście żartuję. Mało jest piękne. Mniejsza z tym. W każdym razie zobaczycie tą sukienkę na mnie, tak poglądowo typowo, bo moim zdaniem ona jest na troszkę mniejszy rozmiar jeszcze. Naprawdę jestem zachwycona tą sukienką, kochani. Idziemy dalej. Moi drodzy, mam drugą sukienkę, która jest z mega składu. Firma Jazzire, zobaczcie tu. A dlatego Jazzire, że jest akcent na E ostatnim i myślę, że to jest takie z francuskiego, że czytamy wtedy to E. Kochani, to jest rozmiar 8, ale taki angielski 8, czyli myślę, że to jest 38. Na mnie jest za duża, więc też Wam nie mierzę tej sukienki. Już Wam wszystko opowiem o składzie tej sukienki. Naprawdę bardzo fajny skład posiada. Piszę, żeby nie prać. Oczywiście, że już ją wyprałam i wyprasowałam. Nic się nie stało, ale trzeba prać ręcznie i w chłodnej wodzie po prostu i suszyć ją w taki delikatny sposób, żeby się nie naciągnęła. 67% wiskoza, moi drodzy, i 33% wełna. Podszewka acetatowa. Oprzycie jest z wiskozowego rajonu. Trim to znaczy pewnie chodzi o to tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest rajon wiskozowy. No i zobaczcie, chcę Wam pokazać talię tej sukienki, bo popatrzcie, jakie ma prześliczne tutaj aplikacje takie z haftami w kolorze sukienki. I w ogóle ona jest taka niby bukle, niby, ja wiem, nie wiem, jak nazwać do końca ten materiał. W każdym razie taki materiał, którym widać tą przędzę wełnianą, wyraziście, ten splot. Świetna sukienka. Moim zdaniem to jest taka sukienka biurowa bardziej, którą można włożyć czy to na koszulę, czy to na podkoszulek. Ja mam dzisiaj taki podkoszulek, który przykładowo mógłby pasować. Obcisła koszulka w kolorze tej sukienki, taki szary kolor, ale no, mógłby być równie dobrze golfik, mogłoby być koszulka w czarna pod spód, też byłoby super. No każda taka rzecz, która jest dosyć obcisła i idzie pod spód, albo coś z ciekawymi mankietami też mogłoby tutaj fajnie wystawać. W każdym razie śliczna sukienka, raczej rozmiar 38 to jest, moi drodzy, pokażę Wam tak. W każdym razie jak ją włożyłam, to jest na mnie na tyle za duża, że źle to wygląda, bo ona powinna być dopasowana do figury. Więc to jest MK
i będzie w sklepie. Oczywiście przepiękny skład, śliczna sukienka naprawdę. Pokażę Wam teraz coś, co będzie teoretycznie pasować do tej sukienki. I to nawet, nie wiem czy tak teoretycznie, bo jest bardzo podobne. Zaraz Wam się też w tym czymś akurat się Wam pokażę, to jest trochę mniejsze. Ale mogłoby być, zobaczcie. Kupiłam żakiet zupełnie w innym sklepie, zupełnie w innym momencie. I ten żakiet jest też świetnym składem, już Wam też mówię. To jest 36 niby, ale też takie, wiecie, to jest takie 36-38, podobnie jak ta sukienka. Wiskoza 60%, 40% wełna, podszewka, nie, tu nie ma podszewki, tu takie oprzycia. Te oprzycia są sztuczne, ale to są tylko tak, jak widzicie tutaj, takie trim właśnie. Bo on nie ma takiej podszewki typowej, to jest taki bardziej właśnie blazer wełna z wiskozą. Prześliczny i on ma bardzo podobne oprzycia do tej sukienki, więc mogłoby to być komplet po prostu, jeśli na kogoś taki komplet byłby dobry. To jest takie typowe ubranie, jeżeli ktoś na przykład dół ma 38, górę bardziej 36 i wtedy żakiet 36, a troszkę z większymi kobiecymi biodrami osobie by ten komplet bardzo fajnie spasował. No i zobaczcie, jest świetny też, taki taliowany żakiecik z takimi tutaj fajnymi zatrzaskami. No i właśnie ma piękne też czarne oprzycia, więc od razu Wam ja się pokażę w tym żakiecie. Tak poglądowo też, bo ja raczej tego żakietu sobie nie będę zostawiać, bo tak jak mówiłam, dla mnie ten, słuchajcie, styl biurowy się nie sprawdza, bo ja mam bardzo ruchliwą pracę, bardzo dużo jeżdżę, jak wiecie, szukać tych różnych ubrań i tak dalej. I też po prostu przemieszczam się praktycznie cały czas, więc takie ubrania nie sprawdzają się dla mnie. Widzicie, jest dobry na mnie, natomiast tutaj trzeba troszkę zaprasować, żeby się naciągnęła podszewka, znaczy ten spód. Ale jak widzicie, właśnie mógłby być spokojnie na 38, bo ja mam typowe 36 i jest na mnie jednak trochę tutaj luźny. Mógłby być bardziej dopasowany. Jeżeli lubicie takie lekko luźniejsze rzeczy, to spokojnie na 36, ale jeżeli uważacie, że ten żakiet fajnie leżałby na przykład na troszkę większym biuście i tutaj osobie troszkę większej ogólnie, a wyglądałby super, no to 38, widzicie, bo ja tutaj mam, jak widać, dosyć sporo luzu. Piękny skład, świetny kolor uniwersalny i to jest w ogóle taka klasyka. Serio, ten żakiet jest klasyczny i pięknie leży przez to, że ma takie właśnie tutaj wszędzie fajnie zrobione te zaszewki. Przejdę się tak, żebyście widzieli krój. Naprawdę jest świetny i uważam, że komplet z tą sukienką będzie rewelacyjny. Jeżeli komuś właśnie spasuje to jakieś nie za duże 38 u góry, natomiast właśnie typowe takie 38 u dołu, to ta sukienka będzie rewelacyjna właśnie z tym żakietem. Zobaczcie, jaki piękny komplet na zimę, bo to jest dosyć ciepłe. Oczywiście ten żakiet można nosić w charakterze kurtki, ale można też go nosić pod płaszcz w charakterze żakietu po prostu, więc uważam, że mega uniwersalne to jest. Idziemy dalej. Kochani, kupiłam jeszcze jeden piękny żakiet o pięknym składzie i w ogóle ten żakiet mnie zachwycił totalnie. Tu pisze 38, zobaczymy zaraz. 85% wełny i 15% poliamidu, a podszewka jest z acetatu, więc też super. Zobaczcie. Bardzo, bardzo oryginalny żakiet w pięknym, oryginalnym kolorze, takim szarym. O, no i rzeczywiście, on jest takie, no wiecie co, powiem Wam, że 36, spokojnie, ale też mam tutaj trochę jeszcze luzu, więc ja mam też dość szerokie ramiona, więc jeżeli jesteście 38, ale nie macie jakichś takich mega szerokich ramion, to powinno to być na Was dobre. Jest przepiękny, 85% wełny. Zobaczcie z bliska, jak świetny materiał i jaki ma bardzo oryginalne tutaj wykończenie ten żakiecik. Także jestem zachwycona po prostu. Tutaj mi się rozwiązało, jak widzicie. Wyszło to z tego, ale to można sobie zacisnąć i dopasować jeszcze bardziej w pasie. O, w ten sposób, widzicie? Tutaj jest taki troczek, który możecie sobie dopasować.
Z tej strony się rozwiązał, ale to nic. Widać, jaki odcień szarości. To jest taki ciepławy lekko, bo moja spódnica jest taka bardziej stalowa. Tu mam coś mokre, wybaczcie. W każdym razie tak to wygląda. No. Przymierzę później ten żakiet jeszcze Wam do spódniczki z Desiguala, którą kupiłam, też do sklepu. Także zaraz zobaczycie. Bardzo fajna spódniczka. A może właśnie teraz już Wam pokażę tą spódnicę, bo właściwie skończyłam z żakietami. Zobaczcie, bardzo ciekawą spódniczkę, ładną, z Desiguala kupiłam. Jak to Desigual? Z przodu jest komplet wzorów, czyli mamy tutaj węża, taki czarny nadruk na tym szarym, wiskozowym tle, na tym ściągaczu i taka koronka kremowa. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda i zobaczcie, z tyłu mamy tak, czyli gładko zupełnie z takim typowo ściągaczowym materiałem. To jest bardzo fajny, gruby materiał, taki zobaczcie, taki mięsisty i to jest wiskoza z tego co pamiętam, już Wam powiem. A nie wiem, czy tutaj była metka, chyba jest gdzieś ta metka, jest. A, wycięta jest. Słuchajcie, ale to jest na 100% wiskoza, bo no, z wiskozą to już mam tyle do czynienia, że wiem, że to jest wiskoza, bo to nawet w dotyku czuć. I zobaczcie, tutaj jest znaczek Desiguala, oryginalny. Bardzo fajna, w ogóle niezniszczona. No i jak widać, ta spódniczka jest 38, bo widzicie, mnie odstaje. Ja troszkę schudłam ostatnio, ale jednak mam 36, nie 34, więc to jest 38, bo akurat tutaj jest o jeden rozmiar spokojnie luzu. No ale pokażę się Wam, bo nie ma tragedii, jakby nie spadnie mi, ale widać, że jest za duża. Pokażę Wam się do tego żakietu. No więc ta spódniczka będzie też w sklepie, tak jak mówię, 38. Tutaj dużo rzeczy 38 mam, chociaż ten żakiet, ten do tej spódnicy jest bardziej 36 niż 38. Ten drugi bardziej 38, ale w sumie powiem Wam, że też by pasował do tej spódnicy. Czemu nie? Też jest tu szarość i czerń, więc jak najbardziej. Kochani, pokażę Wam teraz spódnicę, które kupiłam na takie większe rozmiary, spódnice wełniane. Ta spódnica na przykład jest Aignera. Ona jest z wełną, nie jest wełniana. Ta akurat ma 30% wełny, reszta poliester. Kupiłam ją trochę ze względu na ten żakiet tutaj, bo ten żakiet ma więcej wełny w sobie. Myślałam, żeby zrobić sobie komplet i się zastanawiam, czy nie zrobić sobie z tej spódniczki mini, właśnie do tego żakietu, żebym miała taki zestaw, bo teraz takie zestawy, zwłaszcza z takimi krótkimi i oversize'owymi żakietami są bardzo modne. Poradźcie mi koniecznie, bo ona oczywiście w tej formie jest dla mnie nie dość, że za duża, to za długa. No i ja takich spódnic nie noszę, tak jak już przedtem mówiłam, że u mnie się nie sprawdza taki styl. Mogłabym po prostu ją troszkę zwęzić i skrócić i wtedy miałabym bardzo fajną, taką krótką mini do tego żakietu, do zestawu. Ale mogę po prostu też ją Wam odsprzedać. Jeśli ktoś się nią zainteresuje, to dajcie znać. 35% wełny, fajny, bardzo fajny zestaw kolorów. Zieleń z granatem i z czernią. Taka klasyczna spódnica, bardzo dobra marka. Aigner, tu jest napisane 42, ale to jest 40. Idę dalej. Piękna, przepiękna spódnica ze 100% wełny bodajże, tak, Reine Schurwolle tu pisze, niemiecka, Rechli marka, słuchajcie, zobaczcie jaka piękna jest ta spódnica. Z tyłu jest taka prosta z zamkiem po prostu, to jest taka klasyczna midi ołówkowa, zobaczcie jakie ma piękne guziki tutaj i jakim idealnym stanie jest ta wełna. To jest 100% wełna, żadnej dziurki, żadnego przetarcia. Z tyłu jest taka po prostu takie rozcięcie z kontrafałdą, a z przodu właśnie te guziki kryją tą jakby zakładkę. Pewnie można to rozpiąć, zobaczmy. Da się rozpiąć i można mieć troszkę większy taki, jakby mówiąc brzydko, rozpierdaczek. Takie rozejście na środku.
ale w każdym razie w ślicznym stanie spódnica, naprawdę. I to jest właśnie coś około 40, może 42. Będę to oczywiście wszystko mierzyć, więc już w live wam powiem konkretne rozmiary. Kolejna spódnica, Ivo Roque. Fajna też. I tutaj macie, kochani, 100% wełny i podszewka z acetatu. Tu jest napisane, że rozmiar 46, a ja znowu myślę, że to jest bardziej 44. Też midi, też ołówkowa, taka prosta. I zobaczcie, tutaj ma taki detal. Bardzo gruba wełna, słuchajcie. Ja tutaj patrzę teraz, bardzo w idealnym też stanie spódnica. Z takiej naprawdę grubej, zimowej wełny. Ale bardzo przyjemnej w dotyku, w ogóle nie gryzącej. Przepiękna, naprawdę. Przepiękna spódnica. Bardzo prosta, do wszystkiego pasuje. Do każdego swetra, do żakietu, do wszystkiego. Także ta spódniczka też będzie dla was. I tu mam trzy spódnice. Z tą zieloną się zastanawiam, poradźcie mi, czy warto przerabiać, czy może ktoś z was będzie ją po prostu chciał i ma też do czego ją nosić. Kochani, jeszcze jeden sweter i taka marka. Turidlin Erud. Cokolwiek to jest, czy to jest jakiś designer, znowu skandynawski. W każdym razie 100% wełna. Norweski sweter, słuchajcie, jest po prostu przepiękny. Wiecie co, naprawdę takie rzeczy są tak unikatowe. Kocham takie rzeczy. Patrzcie, 100% wełna i tu ma różowy koniec, mankiet różowy, taka narzutka jakby. Jest szara z czerwonym i różowym, po prostu prześliczna. Zobaczcie, wygląda jak taki abstrakcyjny obraz. I tutaj ma taki czerwony wyłuk z przodu. Zaraz zobaczycie mnie w tym swetrze dokładnie i w spódniczce takiej z wełną marki Envy. Zobaczcie, taka mini, ale po prostu fajnie pasuje, bo jest szara, jest taka grafitowa. No i już się wam teraz pokazuję, jak w tym wyglądam. Moi drodzy, taka spódnica, chcę wam najpierw pokazać samą spódnicę, naprawdę bardzo fajny, prosty, taka miniowa, fajna na weekend. Ja lubię takie spódniczki z wełną, krótkie na weekend, do grubych rajstop, do takich wysokich bodków, czy jakichś, no te są fajne, ale w zimie to do takich, wiecie, takich martensów typu. Mam takie, te skórzane od Steve'a Maddena. No i tak wygląda. A teraz wam pokażę ten drugi sweter. No i ten sweter jest, słuchajcie, rewelacyjny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest po prostu, no, czasem nie wierzę, że udaje mi się znaleźć takie rzeczy relatywnie naprawdę tanie, no bo umówmy się, takie swetry, taki sweter norweski nowy pewnie kosztowałby, podejrzewam, około 400 zł. Na pewno w granicach 90 euro to jest według mnie minimum, bo to jest taki typu projektanckiego sweter, jeżeli nie więcej. Jest mega i zobaczycie go do kolorowych butów, przy okazji tych butów. No jak już jestem chwilowo w tych ciuchach, to pokażę wam też do tej stylizacji taki żakiet z czystej wełny, paryski. Od razu się przebiorę. Moi drodzy, zobaczcie, taki projektant francuski, wełna, oczywiście jest to 100% wełna, David Palat i to jest jakiś vintage, ale jest naprawdę przecudowny. Zobaczycie, on jest taki na lata 80. Jest na mnie za duży. Myślę, że to jest bardziej M-ka, zdecydowanie bardziej M-ka. No i będzie super do czarnych spodni, słuchajcie. Przepięknie będzie wyglądał do spódnicy. Pięknie uszyty, pięknie wykończony. Zobaczcie, tutaj są takie obszycia na rękawie. Mam nadzieję, że to jesteście w stanie zobaczyć. Tu są takie piękne guziki. Obszycie z taką jakby taśmą rypsową, nie wiem jak to nazwać nawet. W razie czego zrobię wam przebitkę zdjęciową ze szczegółów tego żakieciku. I ma jakby w środku taki czerwony wyłuk. No po prostu jest przepiękny według mnie. Jest na mnie, widać, że jest na mnie za duży, no bo jednak ja jestem drobna i przytłacza mnie ten żakiet. Ale myślę, że na rozmiar M to będzie coś po prostu prześlicznego.
Jestem zachwycona. Ta-dam! Kochani, teraz buty. Mam naprawdę świetne buty i słuchajcie, patrzcie. Takie kozaki ze skóry przecudowne są. To jest bodajże rozmiar 39, już Wam mówię, bo gdzieś tu było napisane, ale... tak, to jest około, słuchajcie, 38-39, bardziej 39 zdecydowanie. I takie nowoczesne, zobaczcie, jakie mają tutaj te obcasy. Ciekawe, to jest takie podwyższenie ukryte. Bardzo fajny, który świetnie wygląda na nogach. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda, bo na mnie są dużo za duże, ale pokazać na nodze Wam mogę. Bordowy kolor, naprawdę przepiękne buty. Nie są w środku ocieplane, ale mają podwójną skórę, czyli to nie jest jedyna skóra. W środku jest taka jakby druga warstwa takiej cieniutkiej skóry. Zobaczcie, jakie to jest jakości skóra tutaj. No, tak jak mówię, bordowy kolor. Pokażę Wam się później, jak włożyłam te buty. W każdym razie świetne, świetne kozaki w kolorze bordowym. Około 39. Oczywiście rozmiary wkładki podam. Teraz mam takie buty w stylu takie trepki. I też mi się strasznie spodobały. To są takie vintage buty śniegowce ze skóry. Ale zobaczcie, jak pięknie wykonane. Idealny stan. Zobaczcie, tu w ogóle nawet... Spód buta nie jest nic zużyty i są rozkoszne po prostu, do spodni, takie na sportowy styl, vintage, przepiękne, haftowane tutaj taką jakby jeszcze skórą i mają tutaj takie wzory przepiękne. Można wywinąć sobie tutaj tą, pokażę Wam, tą górę i tutaj mam napis też, już Wam pokażę, Ara Leather. 5,5 rozmiar, czyli to będzie 39, tak, 39, 39,5. Oczywiście też powiem Wam, można to tak wywinąć i wydaje mi się, że naturalna wełna tutaj ta wkładka. W każdym razie takie buciki, naprawdę fajne śniegowce w idealnym stanie skóra. No, także naprawdę super, super jakości buty na zimę. Potem... Kochani, mam takie artystyczne botki w rozmiarze 30, 41 aż, więc jeśli macie większą stopę i macie problem z kupieniem dobrych butów na zimę, takich fajnych, kobiecych, to mam piękne, piękne artystyczne botki, zobaczcie. Bordowe, z brązem i ten środek jest taki też brązie jakby, taki stalowy brąz w środku. Z ciekawym obcasem, wygodnym bardzo i one są ocieplane, już Wam pokazuję w środku. W środeczku są tak, tutaj jest wszędzie skóra, podeszwa, tylko wiadomo, jest sztuczna i jest taki meszek, one są w ogóle nowe, słuchajcie, meszek taki bardzo delikatny, o, tutaj i po prostu to jest normalnie ocieplany bucik na zimę i tak wygląda, zobaczcie, przepiękne, tu ma takie wzorki, tu ma takie nacięcia, no śliczne, śliczne botki. Kolor bordowy z odcieniem takiego karmelowego i brązu takiego szarego jakby. No i mam piękne buty, takie artystyczno-młodzieżowe powiedziałabym. To jest rozmiar bardziej 38, powiedziałam, 8,5 może. Levisa, słuchajcie, oryginalne buty Levisa. Zobaczcie, tutaj jest metka, nie wiem czy to uchwyci, mam nadzieję. Tu są wiązane, ale są też rozpinane na zamki. Więc ekstra. Bardzo żałuję, że nie są na mnie, bo mi się bardzo podobają te buty. Są przepiękne po prostu. Zobaczcie, jak pięknie tu są uszyte. Tu mają takie jeszcze przeszycia bokiem. To z Anią kupiłyśmy, będąc razem na zakupach. I się obie zakochałyśmy w tych botkach. Fajne takie wysokie podeszwy. I w ogóle nie są, zobaczcie, jak są super stan. W ogóle nie są zniszczone. Jeszcze je będziemy tak odpastowywać tymi naszymi preparatami do pielęgnacji skóry, więc będą w ogóle całkowicie jak nowe. I słuchajcie, one w środku też są niby nieocieplane, ale są takie, mają taki materiał w środku ciepły, więc to nie jest futro, ale to jest takie, to są już takie cieplejsze buty na dosyć wysokiej podeszwie. 38,5, bo Ania je mierzyła i chyba na nią były dobre, z tego co pamiętam. Na mnie są za duże, piękne botki, słuchajcie, do jeansów, do spódnicy, do wszystkiego pasują, do długiej spódnicy. Piękny kolor brązu też. Mam nadzieję, że się Wam będą podobać. Też będą dla Was w sklepie. No i ostatnie są moje, bo też kupiłam sobie buty 37 i też zobaczcie, jakie przepiękne buciki sobie kupiłam. Rickera, oryginalne, z wełną w środku naturalną.
Tutaj mają takie atrapy zameczków i śliczne kolory. Mega mi będą pasować do mojej kolorystyki, bo tu mają bordo, karmelowy taki właśnie żółty, szarość, trochę zieleni z bordowymi sznurówkami i piękne obcasiki. Uwielbiam taki obcas w zimie, po prostu jest kobiecy, a jest bardzo, bardzo wygodny. I mają takie troszkę już podeszwy, takie ryflowane, żeby się nie pośliznąć, więc w ogóle mega. Naprawdę, no są praktycznie nowe buty i zobaczcie, jakie ładne. Jeśli nie będzie tego dobrze widać, to Wam zrobię tam jeszcze zdjęcia tych butków i siebie. Oczywiście zobaczcie mnie w moich żółtych spodniach. Do tego będzie cudownie to wyglądało. Mam nadzieję, że mega mi się sprawdzą te buty, ale jestem w nich zakochana już. Tadam! Także myślę, że fajne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się też podobało i oczywiście zapraszamy Was w piątek, czyli dla Was to będzie jutro na live. Będzie dalszy ciąg przeglądu wieszaków, ale też pokażemy Wam właśnie już w sklepie nowe torebki i nowe buty. Także zapraszamy serdecznie i zapraszam Was na stylówki na jednego z wielkich projektantów mody już w niedzielę. Buziaki, cześć!